Yo, tu Dominika i w dzisiejszym filmiku odpowiem na Wasze pytania, które zadawaliście w komentarzach pod ostatnim filmikiem oraz na mojej stronie na Facebooku. Nie przedłużajmy, zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Co sądzisz o ludziach? Kiedyś każdy miał swoją osobowość, a dziś zwłaszcza dziewczyny są identyczne i odtrącają ludzi, którzy są zwykli, to znaczy mają pasję i nie noszą superstarów. O, ten komentarz jest tak prawdziwy, że aż boli. No, niestety nie mogę się nie zgodzić z autorem tego komentarza. Przyznam, że bardzo lubiłam te czasy, ten okres, kiedy zaczęła się, powiedzmy, moda na hipsterów. I wtedy to nie było tak, że hipsterzy mieli swój określony styl. Po prostu, jeśli jakoś, w jakiś sposób się wyróżniałeś, byłeś inny niż pozostali ludzie, twoi rówieśnicy, jeśli czymś się zdecydowanie wyróżniałeś, byłeś oryginalny, to mogłeś nazywać się hipsterem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak stało się to kompletnie już bezsensowne, gdy nagle zaczęto ustalać styl hipstera, jak ubiera się hipster. I wtedy już po prostu hipsterzy przestali być hipsterami i po prostu zagościła nowa moda. Może to będzie dość dziwne, co powiem, ale ja jestem wielką przeciwniczką mody. Szczególnie dlatego nie lubię mody, że gdy idę do sklepu i w danym momencie jest coś modne, to poza tym jednym ubiorem, jednym stylem nie uświadczę niczego innego. Nie mogę znaleźć czegoś, co mi się podoba, bo wszystkie ubrania, które są w danym sklepie, muszą być modne. A no cóż, nie zawsze to, co jest modne, mi się akurat podoba. I właśnie problemem wielu ludzi jest to, że nawet jeśli to, co jest modne, im się nie podoba, to i tak to noszą tylko dlatego, że jest modne. To jest dość przykre, bo naprawdę fajnie jest mieć swój styl. Mojego, powiedzmy, stylu nie da się nawet określić stylem, bo jest to po prostu całkowicie normalny ubiór, ale mi jest w nim zawsze wygodnie i zawsze jakoś tam w miarę wyglądam. Według niektórych ludzi może fajnie, według innych beznadziejnie, ale mi się to za każdym razem podoba i za każdym razem jest dość wygodne, więc ja naprawdę nie chcę trzymać się mody. A już szczytem wszystkiego jest to, gdy nagle popularne stają się jakieś buty, na przykład właśnie superstary, które, jeśli dobrze mi się wydaje, to były na rynku już od wielu, wielu lat. Ale no cóż, nagle stają się znowu popularne i wszyscy je noszą. To jest straszne. Tak, nagle wszystkim się spodobały superstary i stwierdzili, że sobie je kupią za 400. No, może trochę mniej. Kolejne pytanie. Jakie masz plany na wakacje? Póki co nie planuję nic konkretnego, chociaż jeśli chodzi o filmiki, mam pewien pomysł, którego Wam na razie nie zdradzę. O wszystkich szczegółach dowiecie się, myślę, że w ciągu miesiąca, może dwóch. No ale jeśli chodzi o moje wszelkie wyjazdy, to na pewno bardzo chciałabym pojechać na Mazury. Oprócz tego może na żagle na Chorwację, ale to naprawdę jeszcze nic nie jest ustalone, nic zaplanowane. Więc po prostu, jak już będę miała wakacje, to zacznę wszystko ściśle planować. Czy lubisz nagrywać na YouTube? I dlaczego? Cóż, gdybym tego nie lubiła robić, to nie robiłabym tego od już ponad 2 lat. Naprawdę przyznam, że bardzo lubię to robić, bardzo lubię nagrywać. Dlaczego? Po prostu sprawia mi to radość. I również bardzo lubię, gdy no naprawdę napracuję się nad jakimś filmikiem, spędzę trochę czasu na nagrywaniu, potem dość sporo czasu na montowaniu, dobieraniu odpowiedniej muzyki i tym innym wszystkim procesom, a potem wstawiam filmik na YouTube'a i zaczyna się lawina komentarzy. To jest właśnie chyba mój ulubiony moment, gdy wreszcie mogę wstawić mój filmik. Dlatego, gdy na przykład mam nagrane wcześniej filmiki i powiedzmy muszę czekać tydzień z opublikowaniem ich, to naprawdę aż mi skręca po prostu, żeby pokazać to już wreszcie ludziom. No tylko często jest tak, że gdybym nagle dodała wszystkie filmiki, jakie tylko mam nagrane, to potem na przykład musiałabym sobie zrobić 2 czy 3 tygodnie przerwy, bo po prostu nie mam czasu na nagrywanie. Dlatego to sobie tak stopniowo dodaję. Czy ty na pewno masz 20 lat? Bo wyglądasz na około 15. Niesamowite. Nie, naprawdę mam 38 lat. Teraz kolejne pytania z Facebooka. Czy realizacja swoich własnych filmów jest dla ciebie sposobem na rozpoczęcie kariery aktorskiej? Czy w przyszłości chciałabyś być zawodową aktorką? Zdecydowanie nie. To było moje marzenie, gdy miałam
kilka lat, maksymalnie kilkanaście. Właśnie moje marzenie o byciu aktorką zrodziło się, jak byłam chyba w czwartej klasie podstawówki, ale tak z czasem to trochę we mnie cichło. I już pod koniec, powiedzmy, gimnazjum, na początku liceum, bardziej chciałam stanąć po drugiej stronie kamery i myślałam o studiach filmowych, na przykład o montażu filmowym, o reżyserii, produkcji. I w tym momencie w ogóle nie myślę o tym, żeby być aktorką. Nawet wątpię, że kiedykolwiek wybiorę się na jakikolwiek casting. Czy myślałaś kiedyś o tym, żeby wstąpić do wojska, policji lub innych służb mundurowych? Przyznam szczerze, że w życiu nie przyszło mi to do głowy, jakoś tak po prostu. Chociaż wiem, że jak byłam może na początku podstawówki, to moim wielkim marzeniem było zostanie detektywem. Bardzo w ogóle lubiłam się bawić w takie właśnie zabawy detektywistyczne i strasznie mnie to kręciło, ale znowu szybko to marzenie po prostu uleciało. Czemu filmiki na YouTubie sprawiają ci radość i czemu je kręcisz? Na to pytanie już częściowo odpowiedziałam. A czemu je kręcę? No właśnie, dlatego, że sprawiają mi wielką radość. A dodatkowo coraz więcej ludzi je ogląda, więc czemu miałabym przestać? Więc póki będę miała jakiekolwiek pomysły i póki będzie mi się to podobać, będę je nadal nagrywać. Ile czasu zajmuje ci montaż, nakręcenie, dopasowanie światła i w czym obrabiasz wideo? Czasami ciężko określić to, ile zajmuje mi montaż, bo wiadomo, jeszcze trzeba zgrać klipy z kamery i to zawsze trochę dodaje czasu. Potem samo tworzenie pliku filmowego to znowu długi proces. Sam montaż wydaje mi się, że zwykle trwa około godziny, może nawet troszkę krócej. Nagrywanie? Ostatnio nawet sprawdzałam, że nagranie takiego filmiku mniej więcej 10-minutowego zajmuje mi jakieś 20 parę minut, pół godziny. Coś w tym stylu. Dopasowanie światła? No zazwyczaj jednak robię tak, że po prostu włączam światła, czekam aż trochę żarówki się rozpalą. Nie zajmuje to długo, naprawdę kilka sekund. Ustawiam kamerę, sprawdzam, czy obraz jest w miarę jasny i to jest wszystko. A w czym obrabiam filmiki? Obrabiam je w darmowym programie iMovie. To pytanie kolejne, bardzo mi się spodobało. Co byś robiła, gdybyś osiągnęła swój szczyt marzeń? Znalazłabyś nowy cel, czy raczej spoczęłabyś na laurach? Prawdę mówiąc, nigdy nie chciałabym osiągnąć szczytu swoich marzeń i nie wiem, czy to kiedykolwiek jest możliwe, szczególnie dla osób, które bardzo lubią marzyć. Jestem przekonana, że zawsze w moim życiu będzie coś, co będę chciała osiągnąć, jakieś marzenie, które będę chciała spełnić i prawdopodobnie wielu z tych marzeń nigdy nie uda mi się spełnić, co jest jak najbardziej w porządku, bo życie człowieka między innymi opiera się na tym, że marzy i że dąży cały czas do czegoś. Właśnie niektóre z tych rzeczy może osiągnąć i uda mu się je osiągnąć, a niektóre są po prostu nieosiągalne, ale naprawdę marzenie o nich nie jest całkowicie bezsensowne. Także nawet jeśli, powiedzmy, osiągnęłabym mój jakiś szczyt marzeń, to na pewno jakoś tak nie spoczęłabym na laurach, tylko po prostu wymyślała kolejne cele i kolejne marzenia. I ostatnie pytanie, a może nawet wyzwanie? Dokończ zdanie, zanim umrę, chciałabym. Oczywiście jest lista rzeczy, które chciałabym zrobić zanim umrę. Mam nadzieję, że mam jeszcze trochę czasu. Ale pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to chciałabym po prostu założyć rodzinę. Mieć męża, dzieci i po prostu żyć szczęśliwie. I to chyba tyle. No i jeszcze na zakończenie filmiku mam do was pytanie, chociaż tak naprawdę tylko i wyłącznie do chłopaków. Przepraszam was dziewczyny, że was troszkę w tym momencie dyskryminuję, ale myślę po prostu, że chłopaki bardziej są w stanie mi teraz pomóc. Pytanie brzmi, jak okazujesz to, jak zachowujesz się, gdy podoba ci się jakaś dziewczyna? I najlepiej napiszcie od razu, w jakim wieku, choćby mniej więcej, jesteście. Bo planuję zrobić drugą część filmiku o znaki tego, że podobasz się chłopakowi, bo bardzo wiele osób prosi mnie o to, ale chcę być coraz bardziej wiarygodna w moich filmikach z poradami, więc bardzo proszę was o pomoc. Odpowiedzi możecie pisać oczywiście w komentarzach pod tym filmikiem. Jeśli ten filmik wam się spodobał i jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, a wtedy będziecie informowani o wszelkich moich nowościach, czy to filmikach z poradami, czy innych Q&A-ach, czy też całkowicie innych filmikach. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo!